po raz kolejny jesteśmy gotowi ujawnić streszczenie Akacjowej 38, dotyczące odcinka z wtorku 21 listopada 2023 roku, w którym zobaczycie, że zdrowie Germana ma poważne konsekwencje po uwięzieniu, a Manuela informuje męża Justo o śmierci Innocenci. German tymczasem zagrozić Justo, jeśli nie zostawi jego i Manueli w spokoju, zostanie oskarżony o morderstwo markiza San Cidrian. Po ucieczce z szopy na osiedlu La Mota German jest gościem wraz z Manuelą w domu Palacios. Jego stan jest wyjątkowo niepewny i odwiedza go doktor Nieto. Wszyscy zauważa powagę stanu zdrowia German, ale to German stara się wmówić innym, że wszystko jest w najlepszym porządku. Uwięzienie i złe traktowanie poważnie osłabiły organizm German, który stara się dojść do siebie po wszystkich traumach, których doznał. Tymczasem Justo pojawia się w domu Palacios, aby sprowadzić żonę i córkę. Sąsiedzi uniemożliwiają mu jednak realizację zamierzeń. Manuela mówi mężowi, że ich mała Innocencia nie żyje. Celem takich wiadomości jest zapewnienie, że Nunes opuści parę nieszczęsnych kochanków, złożoną z Manueli i Germana. Niestety, perypetie tej ostatniej się nie kończą, wkrótce Kajetana odkryje, że dziewczynka wciąż żyje i od razu zacznie myśleć, jak wykorzystać tę sytuację. German w końcu ma asa w rękawie, aby móc utrzymać Justo w uścisku, morderstwo markiza San Cidrian. W rzeczywistości lekarz szantażuje męża Manueli, grożąc, że postawi go w stan oskarżenia o morderstwo, jeśli będzie nadal ich atakował. German dobrze wie, co mówi i ma dowód na udział Justo w morderstwie, dotyczy to kuli i pistoletu, którymi zamordowano markiza, zapalonego myśliwego, który przypadkowo znalazł się w pobliżu posiadłości i próbował uwolnić Germana odnajdując, zmieniam tragiczne przeznaczenie. Nie przegap kolejnych zapowiedzi Akacjowej 38, aby dowiedzieć się, jak rozwiną się wydarzenia z hiszpańskiej telenoweli.